Dług publiczny w Polsce stale rośnie. Niedawno media obiegły informacje o utajnionym działaniu krajowego rządu, który bez podania do publicznej wiadomości wyemitował obligacje Skarbu Państwa, warte ogromną kwotę, którą spłacać będą przyszłe pokolenia Polaków. Dług publiczny dotyczy wszystkich obywateli, jednak polski rząd podjął ostatnio utajnione działania, które znacznie powiększyły zadłużenie kraju. Znana jest dokładna kwota wyemitowanych obligacji Skarbu Państwa, to ogromne pieniądze, które przez wiele lat spłacać będą przyszłe pokolenia Polaków. Dług publiczny, polski rząd w tajemnicy powiększył zadłużenie kraju, kwota jest ogromna, rząd w tajemnicy wyemitował kolejne obligacje Skarbu Państwa, co oznacza, że zaciągnięty został kolejny dług sięgający prawie 3% PKB. Ministerstwo Finansów podjęło działania bez podania ich do publicznej wiadomości. Według danych KDPW, 16 kwietnia wyemitowano 3 serie obligacji Skarbu Państwa łącznie za 30 miliardów złotych, a dodatkowo od 8 kwietnia wyemitowano papiery serii OG 0521 za 48 miliardów złotych. Daje to łącznie emisję o wartości 78 miliardów złotych, o których do tej pory nie informowało Ministerstwo Finansów, można przeczytać w komunikacie PAP. Polski dług publiczny stale się zwiększa. Specjaliści przewidują rekordowy wzrost w kwietniu, jak przewiduje portal In Poland. Prawdopodobnie rząd wyemitował specjalne obligacje dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Obligacje są pożyczką, którą rząd zaciąga m.in. od obywateli w celu sfinansowania deficytu budżetowego. Rząd potrzebuje pieniędzy, bo wciąż wydaje więcej niż wynoszą jego dochody. Budżet bez deficytu to tylko kreatywna księgowość, państwo jako całość się zadłuża dalej, przekazał dr Aleksander Łaszek w rozmowie z In Poland. PL. 2. Niestety, dług stale rośnie, a rząd niechętnie przekazuje informacje o stanie krajowych finansów. Jak podaje inpoland.pl, przedrekordowy przyrost długu Skarbu Państwa w ciągu miesiąca wynosił niecałe 25 miliardów złotych. W marcu 2020 roku wyniósł on aż 40 miliardów złotych, wynik z kwietnia prawdopodobnie będzie jeszcze gorszy. In Poland.